Znamy już ułamki, znamy liczby ujemne, więc wiadomo, że musimy umieć sobie dobrze radzić z wyraźniami ułamkowymi zawierającymi liczby ujemne. No to zacznijmy od takiego prostego przykładu. Weźmy sobie liczbę minus 1 druga. To jest liczba ujemna. No i tę liczbę mogę równoważnie zapisać w takiej postaci, na przykład. Mogę napisać, że to jest minus 1 podzielone przez 2. I to jest dokładnie tyle samo, dlatego że jak mamy liczbę ujemną podzieloną przez liczbę dodatnią, tak jak tutaj, to wynik jest ujemny. No i rzeczywiście wynik jest równy minus 1 druga. No i tak samo, równoważnie, mogę zapisać to jako 1 podzielone przez minus 2. Czyli tym razem ten minus znajdzie się w mianowniku. No i tutaj mamy właśnie iloraz liczby dodatniej przez ujemną, więc wynik jest ujemny równy minus 1 druga. Wszystko się zgadza. A drugi przykład jest taki. Wezmę sobie minus 1 przez minus 2. No i tutaj mam iloraz liczby ujemnej przez ujemną. No to wiemy, że jak podzielimy liczbę ujemną przez ujemną, to wynik będzie dodatni. No i ten wynik to będzie po prostu równy 1/2. Czyli minus 1 przez minus 2 to jest to samo co 1 przez 2. No dobrze, no i tę wiedzę wykorzystamy teraz do rozwiązania kilku, kilku przykładowych zadań. Pierwsze zadanie jest takie. Które z poniższych wyrażeń są równoważne do minus g przez h? zaznać wszystkie odpowiedzi, które pasują. No dobrze, no to jedźmy po kolei. Tutaj mam wszystkie możliwe minusy. Minus przed łamkiem, minus w liczniku, minus w mianowniku. To spróbujmy to trochę uprościć i zastanówmy się, czemu jest równe to wyrażenie, które teraz tutaj zakreślę w ramce. Czyli tak, to się równa, no i ten minus, który był na początku, to ja po prostu przepiszę, mam minus, a to, co wziąłem w ramce, co wziąłem w ramkę na fioletowo, no to zgodnie z tym, co tutaj napisałem wcześniej że minus 1 przez minus 2 to jest 1 przez 2, mogę oba te minusy tutaj opuścić. To znaczy jak zmienię znak zarówno licznika, jak i mianownika, to znak ilorazu się nie zmieni. Czyli to będzie po prostu to samo co g przez h. Czyli widzimy, że to wyrażenie jest równe po prostu minus g przez h, czyli ta odpowiedź jest dobra. Tę zaznaczam, ale może być więcej dobrych. Mamy zaznaczyć wszystkie, które pasują. No to popatrzmy, co jest z tym drugim wyrażeniem. Tutaj mamy minus przed wszystkim, i minus w mianowniku, to tak, może ten minus tutaj sobie podkreślę na czerwono i go dopiszę do licznika tutaj, czyli będę miał minus g podzielone przez minus h. Czyli mam minus w liczniku, minus w mianowniku, no więc podobnie jak poprzednio mogę zmienić znak i licznika, i mianownika i napisać, że to jest to samo co g podzielone przez h. Czyli widzimy, że to wyrażenie nie jest równoważne temu, bo tutaj mamy minus g przez h, a tutaj mamy bez minusa, po prostu g przez h. Czyli to nie jest dobra odpowiedź, więc jej nie zaznaczam. No i oczywiście tej ostatniej też nie zaznaczam, bo ona jest tylko na taką ewentualność, gdyby żadna z tych pierwszych dwóch nie była dobra. OK, zróbmy kolejny przykład. Które z poniższych wyrażeń są równoważne do 5 trzecich? No i znowu zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują. No to po kolei. Tutaj to pierwsze wyrażenie ma minus w liczniku i minus w mianowniku, więc mogę. Zmienić znak licznika i mianownika jednocześnie i wtedy znak ilorazu się nie zmieni, ani jego wartość się nie zmieni. Czyli to jest równe po prostu 5 trzecich, tak jak to było w tym przykładzie, tutaj na samym początku. O tym właśnie. Czyli to jest po prostu równe 5 trzecich, czyli ta odpowiedź jest dobra. Teraz co z tą drugą odpowiedzią? Tutaj może znowu przepiszę to tak, że ten minus który był przed ułamkiem, dopiszę w liczniku, tak jak zrobiłem to tutaj w tym pierwszym przykładzie, że miałem minus przed ułamkiem i napisałem, że to jest minus 1 podzielony przez 2. Tak samo tutaj. Mam minus przed wszystkim, no to mogę ten minus napisać tutaj w liczniku i podzielić przez ten mianownik, który był. No dobrze, czyli to się równa. Teraz z kolei mogę skorzystać z tego, że mogę zmienić jednocześnie znak licznika i mianownika i wartość ułamka się nie zmieni, że to jest po prostu 5 trzecich. Czyli ta odpowiedź też jest dobra. Czy tutaj mamy dwie dobre odpowiedzi. Oba te wyrażenia są równoważne temu wyjściowemu. Zróbmy jeszcze ostatnie zadanie. Które z poniższych wyrażeń są równoważne do minus, minus e przez minus f? Mamy trzy minusy znowu. To może spróbujmy to wyrażenie uprościć. Czyli mamy minus, minus e przez minus f. To czemu to będzie równe? Minus, i teraz to wyrażenie, minus e przez minus f. Mogę zapisać jako po prostu E przez F, tak jak już to ćwiczyliśmy wielokrotnie w poprzednich przykładach. Zmienić znak jednocześnie licznika i mianownika, wtedy wartość ułamka się nie zmieni. Czyli widzimy, że pierwsza odpowiedź na pewno nie jest dobra, bo tutaj mamy E przez F bez minusa. No, a co z drugą odpowiedzią? To znowu mogę, na przykład ten minus, który był przed ułamkiem, dopisać. Do mianownika, przenieść go tutaj jakby do mianownika. Znaczy, że to jest minus e podzielone przez minus f, tak jak tutaj robiłem na początku. Że to jest równoważne temu. No i teraz widzimy, że mogę znowu zmienić jednocześnie znak licznika i mianownika i dostanę po prostu e przez f, czyli to samo co w pierwszej odpowiedzi, czyli to też nie jest dobra odpowiedź. Więc wreszcie mam taki przykład, kiedy muszę zaznaczyć, że żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.